Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Quantum, siódma komora w grze Cube. I tutaj akurat na początku miałem problemy, żeby tam na początku zacząć nagrywanie. Na szczęście wszystko udało się ogarnąć. W każdym razie skapnąłem się po prostu, że mi mikrofon z jakiegoś powodu nie działał. I tutaj te dwa etapy, które mi minęły, to były właśnie takie tutoriale, te proste kawałki, które mają za zadanie nam wytłumaczenie jakiejś nowej mechaniki, która się pojawia w grze. Tak jak wam wspominałem wcześniej, w któryś tam odcinkach Cube'a. I zaraz wam pokażę, o co chodzi z tymi kulami energii, ponieważ w tej chwili nic nie mogę z tym zrobić. Ale tutaj sobie przejdziemy przez taki ciekawy korytarz. Fajnie twórcy manipulują tym całym otoczeniem właśnie w grze Cube. Bardzo właśnie lubię patrzeć na te wszystkie zniszczone komory testowe. Wygląda to po prostu świetnie. Okej. Tą komorę akurat już też kawałek przeszedłem, tylko nie przechodziłem tam dalej, aby właśnie móc nagrać jeszcze raz tą komorę i po prostu pokazać wam, o co chodzi, bo właśnie mniej więcej w tym momencie na szczęście skapnąłem się, że coś nie tak było z tym mikrofonem. Dlatego tak, te kule energii służą nam za aktywowanie takich zepsutych bloków, czyli mamy tutaj takie zepsute bloki, które możemy sobie jakoś aktywować. Ustawiamy sobie na przykład niebieski tutaj, bo już mniej więcej pamiętam, jak to się przechodzi. Tego żółtego nie będziemy musieli używać, ponieważ teraz na przykład jest taka sprytna mechanika, którą zaraz wam pokażę. Teraz tutaj szybko piłkę na skocznie. I teraz muszę jeszcze raz wziąć tą energię, postawić ją tutaj, aby ta kulka mogła sobie przeskoczyć. Niestety zrobiłem to za wolno. Z tym się trzeba troszkę pospieszyć. Da się? Aj, niestety teraz przerzuciła się na drugą stronę. Trzeba po prostu tutaj mieć dość dobry refleks i to w miarę szybko ogarnąć. Teraz mój błąd. Zapomniałem aktywować tego bloku. Ok. Teraz się uda. I teraz bez problemu już możemy przejść dalej. Pewnie ta mechanika będzie połączona jeszcze z kolorami, jak znam życie dalej, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobre patenty twórcy naprawdę tutaj mają, świetne są te rzeczy. Te całe komory testowe. Naprawdę sprawia mi to strasznie dużo tutaj przyjemności w tym Cube'ie. I proszę bardzo, teraz mamy takie bloki, którymi możemy tutaj manipulować, także prawdopodobnie co być może oni chcą, żebyśmy tutaj zrobili, jest chyba nie do końca to, o czym myślę. Okej, i teraz chyba po prostu trzeba zrobić coś w tym stylu. Że to sobie wysuniemy bloki. To trzeba przesunąć na dół. I po prostu zrobić sobie skocznię. To spróbujemy w takim razie w ten sposób. No i udało się bezproblemowo. Okej. Może tak powiem, taka trochę lekka schizofrenia. Fajny korytarz. Okej. Czyli tym razem kula nam wylatuje jakoś mniej więcej stąd i musi przejść tam. Czyli teraz tak. Chyba w ten sposób. Teraz próbuję sobie zrobić co, ale to też w ten sposób chyba nam nie zadziała zbytnio. Chociaż nie do końca. Może i mam rację. Teraz tylko jakbym się pospieszył. Nie chciałem, żeby to do końca wyglądało w ten sposób. Niestety kula nam się przetoczyła trochę nie tak, jak bym chciał.
Czyli to po prostu w ten sposób. I teraz to powinno już bez problemu pójść. Dokładnie tak. Kolejna. Tym razem ta sama, którą mieliśmy wcześniej. Tylko tym razem tak, to widzę, że możemy sobie zrobić manipulowanie. I to musimy jakoś tak sprowadzić, aby to było po drugiej stronie. Teraz tutaj powinienem chyba dodać to. No i teraz do dołu. Perfekcyjnie. Fajnie, że twórcy tutaj dają nam wszystkie takie jakby te możliwości, które tutaj mogą powstać. A nie tylko podpowiadają nam, że jakieś konkretne kule energii mogą nam się przydać. To jest fajne, że nie starają się z nas zrobić krótką, mówiąc, debili. Okej, to będzie trochę bardziej skomplikowane. Na pewno będzie potrzebne nam coś takiego. Okej, i teraz kula musi się dostać w to miejsce. Czyli sądzę, że tutaj... Na dobry początek... To będziemy potrzebowali tutaj choć jednego czegoś takiego. Okej, i teraz... tutaj myślę, że może być to czerwone. A może i skok. Jeśli na przykład udałoby mi się sprowokować, żeby to się odbiło w ten sposób. To może to nie byłby i głupi pomysł. Nie w tą stronę dokładnie miałem na myśli, czyli tak i tak. I to może... Może zadziała, może nie. Może faktycznie jednak będzie nam potrzebne to. Teraz przerzućmy sobie to w takim razie w tą stronę. Teraz w drugą. Nie do końca się stało to, co miałem na myśli. Może to wcale na przykład tak nie ma wyglądać dokładnie. Albo jeszcze jest jeden kurczak. Może to faktycznie tak ma wyglądać. Tylko teraz trzeba się przygotować. Sprawdźmy. Zobaczmy w ten sposób. Może to się uda. Tutaj widzę, że prawie do czegoś udało mi się dojść. Okej, czyli do czegoś udało nam się tutaj jakoś dojść. No, udało się. No i kolejna seria tych naszych misternych zagadek. Na pewno, czyli mamy teraz wszystkie cztery. Czyli na pewno gdzieś musi być różowy, czyli przestawianie. Teraz dalej tak, teraz pewnie będziemy musieli wykorzystać wszystkie tutaj umiejętności. To tutaj. Powiedzmy sobie, że na to wygląda, że to powinno być jakoś mniej więcej w ten sposób.
lepiej. To jeszcze spróbuję w takim razie tak to anulować. Przestawić to do góry. Idealnie. Praktycznie można było powiedzieć, że za pierwszym razem. Nawet dostaliśmy jakiś achievement za to. No i co w tej chwili? Aha, dziękuję bardzo. Mamy schody i teraz jakieś kolejne schizofreniczne korytarze. Coraz dziwniejszy się wydaje ten kompleks. Znowu ten korytarz, który widzieliśmy wcześniej. Świetna jest naprawdę ta gra. Nie spodziewałem się, że gry niezależne mogą być aż tak naprawdę. Dobra, więc sorry za to małe cięcie, ale miałem jakiś bug z tym pomieszczeniem, że nie mogłem go przejść. Także teraz już chyba wszystko powinno, miałem nadzieję, działać. Także sorry za to małe cięcie, no ale trzeba było to zrobić. W każdym razie to wyglądało mniej więcej tak. Tutaj przestawiamy ten pierścień. Dzięki czemu zrzuci nam się tutaj ten zielony blok. I teraz trzeba zrobić mniej więcej coś w ten sposób. Tutaj teraz sobie wejdę na górę. Ustawiam skocznię w ten sposób. I teraz muszę przestawić ten pierścień w ten sposób, aby... no mniej więcej, może to być tak jak teraz. Okej, w takim razie teraz. Robię tutaj w ten sposób. To zamykam. I teraz ten blok, tego bloku właśnie nie mogłem wysunąć wcześniej. I teraz powinno pójść bez problemu. Nie wiem czemu mi się nie chciał zrobić ten czerwony blok. I po prostu musiałem to przerwać nagrywanie, bo to już za długo wszystko trwało. I się zastanawiałem, co jest grane. Ok. I teraz dokładnie tak podziałało, tak jak myślałem, żeby to powinno działać. Ok. Teraz jeszcze tylko jedną rzecz trzeba zrobić. Tutaj opuścić zielony blok i możemy kontynuować dalej grę. Znowu coraz gorsze się robią te korytarze. Ale fajnie, że twórcy tyle tych bloków mogą tak jakby renderować naraz i takie animacje jakoś nie spowalniają w ogóle tej gry. No, nie ma to zbyt dużo rzeczy do renderowania, ale optymalizacja mimo wszystko jest całkiem nie najgorsza. Okej, kolejny z tych etapów, który wymaga od nas czegoś. Mamy tutaj... O co chodzi z tymi blokami? Czyli to jest po prostu czerwony kolor. Aha, czyli on tak wygląda sobie jak jakiś pomarańcz. On tak trochę wygląda jak pomarańcz przez tą szybę. Okej, w takim razie co my tutaj musimy zrobić? Bo nie za bardzo widzę, jak my mamy to rozwiązać. Nie rozumiem, dlaczego ta szyba się robi taka niebieska. Ciekawe. Zobaczmy, co tu da się zrobić. Mamy tylko tyle rzeczy. I sprawdźmy. Myślę, że tu może być ten czerwony. Gdzieś musi być blok. Zielony pewnie musi sobie być w tym miejscu. Czy my coś mamy? Nie mamy żadnych mocy, czy coś w tym stylu. Może to po prostu wszystko trzeba gdzieś tam zrealizować. Co to twórcy chcą, abyśmy jakby osiągnęli. Ciekawe. Czyli być może po prostu powinniśmy to jakoś zrobić trochę inaczej. Tylko nie za bardzo jestem pewien w takim razie,
Jak ja mam stłuc tą szybę, żeby się tam dostać? Aha, rozumiem. Czyli musimy jakoś tak ustawić tą kostkę zieloną, aby ona nam rozbiła tą szybę. I to tutaj musi być skocznia. Aha. Okej, spróbujmy w takim razie sobie zrobić to jakoś w ten sposób. Oto. Ustawmy sobie tą kostkę zieloną. Nie wiem, czy to w tym miejscu to jest sens. Być może w tym miejscu jest sens, ponieważ tu sobie teraz ustawimy regulację pierścieniem. I teraz to może mieć jakieś ręce i nogi. Zaraz zobaczymy, czy mam jakąkolwiek rację, ale pewnie w tej chwili nie mam w ogóle racji, ponieważ to w ogóle jest ustawione jakoś nie w ten sposób. Okej, ale tutaj ustawmy sobie niebieski blok. I w sumie to jakiejś dużej różnicy nam za bardzo nie robi, jak te bloki są poustawiane, ale różnicę możemy na przykład zrobić to. Prawie. Ale prawie robi nam wielką różnicę niestety w tej chwili. Czerwonym zrobię dokładnie to samo, ponieważ nie, czerwonym w ogóle nic nie zrobię. Teraz cokolwiek zrobię, jeżeli poprzez to. Tak, udało się. Coś się prawie udało zrobić. Tak, a dlaczego to się nie chce teraz rozbić? Może kluczem do sukcesu wcale nie jest to. A może kluczem do sukcesu jest jeszcze to, że da się manipulować tą częścią. Aha. Teraz miejmy nadzieję, że kostka jest na tyle dobrym miejscu, że nam rozbije. Nie, czyli. Spróbujemy w takim razie w ten sposób. Udało się. I w takim razie robimy sobie zieloną kostkę tutaj. To było całkiem ciekawe. A to mi się nie podoba, że teraz się zbliżamy do takich ciemnych korytarzów. Tutaj nie wejdziemy, oczywiście. Czyli trzeba po prostu spaść tutaj. No i to już wygląda trochę jakoś tak bardziej znajomo. Mam nadzieję, że tym razem ta winda się nie zawali do dołu, jak poprzednia. Okej. Spoko. Kompletnie nie rozumiem, o co z tym chodzi, jak na razie. Robi się coraz bardziej ciekawie. Dobrze, że to coś nie próbuje nas zmiażdżyć, tylko to tak wydaje się być zacięte. Też mi się nie podoba, że zjeżdżamy coraz głębiej na dół. Okej, wygląda na to, że nasza podróż się tutaj kończy w tym miejscu. Okej, z tego co widzę po achievementie sektor 7. Jest to, jak powiedziałem przed chwilą, sektor 8. Tym razem pojawiają się jakieś ekrany, jest szansa na to, że czegokolwiek się dowiemy. O ile za chwilę nie będzie coś nas się starało powstrzymać.
dobra, nie pozostaje nam nic innego jak wsiąść. No proszę. Czy ja tym czymś będę sterować? Nie, wygląda na to, że nie mogę nic zrobić. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo osiągniemy prędkość światła i znajdziemy się chyba w Star Treku, a nie w Cubie. Zresztą był suchar miesiąca, ale co tam. Nie, ale faktycznie wyglądało to na coś, co się miało mocno rozpędzić. Ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego w tej chwili widać Ziemię. No, zdaje mi się, że widać w tej chwili właśnie Ziemię w tle, tylko taką mocno niewyraźną. Czyli wygląda na to, że to jest po prostu koniec gry, no. Okej, całkiem ciekawy Cube był, także tą cutscenkę myślę, że chyba dorzucę po prostu do ostatniego odcinka, ponieważ sam czegoś takiego się nie spodziewałem i już nie wiedziałem, że to będzie właśnie koniec gry. Tak przynajmniej to sugerowało, że będą jeszcze jakieś dwa poziomy. No ale sami mogliście zobaczyć, jak wygląda Cube. Całkiem interesująca gra, na pewno bardzo serdecznie wam polecam, jeżeli macie sobie ochotę ją kupić i sami przejść. Aczkolwiek jeżeli nie, to mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. I wielkie dzięki za oglądanie serii Cube. Z gry jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jest to jedna z tych produkcji niezależnych, która naprawdę była całkiem fajna. No dobra, myślę, że zostawię was chyba z może napisami końcowymi. Nie będą chyba długie jak na grę niezależną, a muzyka jest całkiem, myślę, przyjemna w tej chwili, żeby sobie jej posłuchać. Także jeszcze raz, ja się z wami żegnam z tej strony Quantum i do zobaczenia w jakichś innych seriach na moim kanale. Mam nadzieję, że wam seria Cube się jeszcze raz podoba. Na razie, trzymajcie się, cześć.